Koperski przez Syberię na Gapę. Odcinek 12 Czyta Dar i już. Budzę się dopiero około dziewiątej i nieprzytomnie zwlekam się z pryczy. Wtem patrzę i oczom nie wierzę. Chyba jeszcze śnię. Na stole stoi śniadanie chleb, masło, szczypior, twaróg. Pięć jajek dla odmiany ugotowanych na twardo i cały dwulitrowy słój gęstej, zimnej śmietany. Oni naprawdę poszaleli i na pewno mnie z kimś innym pomylili, pomyślałem. Godzinę później, kiedy się żegnałem i dziękowałem za gościnę, człowiek w kozackiej czapie zaproponował, abym pozostał u nich do trzeciej po południu, gdyż o tej godzinie żona będzie chleb z pieca wyciągać. Mm. – W drodze dobrze mieć ze sobą świeże bochny chleba – radził. – Oj, wiedziałem ja, wiedziałem, że dobrze mieć ze sobą świeże bochny, ale coś się we mnie zablokowało, nie mogłem. Coś mi nie pozwalało brać więcej od ludzi. Gdybym chociaż mógł zapłacić lub coś w zamian zostawić, a tu nic, po prostu nic. Podziękowałem za pamięć, udając, że mi naprawdę śpieszno. Na odchodnym ucałowałem serdecznie wielką, groźną babę, która w jednej sekundzie stała się czerwona jak rak. Dzisiaj popołudniową herbatę wypiłem na cmentarzu. Tak się przytrafiło. Po paru godzinach żeglugi, korzystając z tego, że było w miarę pogodnie, postanowiłem zrobić sobie przerwę na ciepłą herbatkę. Płynąłem właśnie wzdłuż brzegu i wypatrywałem odpowiedniego miejsca, takiego, aby rozpalić ogień i wygodnie się wyciągnąć na trawie. Już z daleka zauważyłem dogodne miejsce do lądowania, niski brzeg i ładną, trawiastą polankę. Po chwili znalazłem się na brzegu i jak zawsze w takich wypadkach hajda do lasu pod drzewo. Dopiero kiedy wpadłem między drzewa, zauważyłem, że znalazłem się na cmentarzu. Co prawda, bardziej się zdziwiłem niż wystraszyłem, bo cmentarzy generalnie się nie boję. Nie wierzę też w duchy diabły i życie pozagrobowe. Skąd tu w głuszy cmentarz? Kłębiło mi się w głowie. Nie znalazłem jednak żadnej rozsądnej odpowiedzi, więc nazbierałem drewienek, a na rozpałkę wziąłem z grobu jeden wieniec, ponieważ był suchy. Kiedy nastawiłem już wodę, z ciekawości zdobyłem mapę i dosłownie zbaraniałem. Znajdowałem się we wsi Bojarsk. Zaraz, zaraz, a gdzie domy? Po chwili jednak wszystko się wyjaśniło. Trzymałem mapę do góry nogami. Wioska z domami znajdowała się nieco za zakrętem po przeciwnej stronie rzeki. Po herbacie i krótkim odpoczynku, przeprawiłem się na drugą stronę do wsi. Wieś Bojarska leży dokładnie na zakolu rzeki. Można powiedzieć, że lena wielkim łukiem w prawo otula wieś. We wsi standard. Droga wyściełana po kolana błotem, poczta podparta drągiem, zabity dechami wiejski klub, dwa nieczynne sklepy. W sklepach ponoć jest podstawowe zaopatrzenie. Są jednak zamknięte, bo nie ma kupujących. Miejscowy Sołchos nie wypłacił pieniędzy od ponad roku. Jeśli jednak znajdzie się bogacz, który chciałby zrobić zakupy, po prostu wyciąga sklepową z domu, ta otwiera sklep i wtedy można nawet cały towar kupić. Najczęściej pożądane towary, papierosy i grzałkę. Sklepowa po prostu trzyma w domu i bezpośrednio stąd nimi handluje. Trochę ciężko jest się znaleźć ludziom w nowej wolnorynkowej rzeczywistości, szczególnie tym co pracowali w sochozach. Dawniej obywatel pasący państwowe krowy nie musiał się troszczyć o zbyt wiele. Socho zdawał mięso, śmietanę, masło, dzieciom tornistry, zeszyty i książki do szkoły. Na zimę ubrał całą rodzinę w kufajki. Pensję można było przepić w dniu wypłaty, i ją przepijano. Pieniądz i tak nigdy nie był w obiegu, ponieważ w większości sołchozów i kołchozów leżących z dala od większych ośrodków miejskich nie wypłacano po prostu pieniędzy. Należne pensje zapisywano ludziom na tak zwane książki. Taka książeczka to jak karta bankowa: można było na nią wszystko kupić zapłacić za usługę, a nawet kupić bilet na samolot. Z biletami w ogóle była jeszcze prostsza sprawa, gdyż jeśli już ktoś od święta musiał gdzieś jechać, to po prostu władza ludowa fundowała mu tę podróż. Pokręciłem się trochę po wsi, porozmawiałem z różnymi ludźmi. Podowcipkowałem nawet z pewną miłą starszą panią, urodzoną jeszcze w czasach cara, która tak w kokietowaniu się rozpędziła, że oświadczyła, że chętnie dalej popłynie ze mną. <grym> Powiedziałem wówczas, że jeżeli w ogóle wezmę ze sobą jakąś damę, to musi ona być tłusta i koniecznie dużo ważyć, abym w ekstremalnych warunkach mógł ją po prostu zjeść. Oczywiście nie naraz, bo nikt nie jest w stanie zjeść stu kilogramów mięsa. Resztę trzymałbym na później w śniegu. Babinka w lot pojęła, o co tu biega, i oświadczyła, że w takim wypadku ze mną nie popłynie, gdyż jest stara i zasucha, a w związku z tym nie nadaje się nawet jako kości na zupę. Przekomarzaliśmy się jeszcze dobrą chwilę. Później poproszono mnie do chaty i poczęstowano herbatą z konfiturami. Przyznam szczerze, że miła atmosfera panująca w wiosce sprawiła, że miałem ochotę pozostać tu parę dni, ale jak zwykle było mi śpieszno, a szkoda, ponieważ mieszkali tu fajni, sympatyczni ludzie, a i sama osada była bardzo malowniczo położona u stóp wysokich, pociągniętych tajgą wzgórz. Kiedy wieczorem tego dnia dopływałem do miejscowości Omołoj, usłyszałem za sobą warkot motorówki. Po chwili wyłoniła się z zakrętu i skierowała prosto w moją stronę. Po chwili łódź zwolniła i wolno podpłynęła do mnie. Kogoż to diabli niosą, myślałem, ale już po chwili rozpoznałem. Był to syn gospodarza, u którego spędziłem ostatnią noc. Kiedy tylko stanęliśmy burta w burtę, chłopak natychmiast wyłączył silnik. No, wreszcie was dogoniłem, ale daleko odpłynęliście, będzie z pięćdziesiąt kilometrów, powiedział podekscytowany. Ojciec kazał wam chleb dowieść, bo wam jeszcze daleko do domu. Matka zaś dała jeszcze trochę śmietany i szczypioru. Zaraz przeładujemy. Powiedział i przez burtę podał mi pięć bochnów świeżego chleba, naręcz szczypioro oraz kilkulitrowy swój gęstej śmietany. A, jeszcze coś od wuja, Jury. Tylko uwaga, bo mocny jak diabli. Śmiał się podając butelkę jakiegoś alkoholu. Teraz to już mnie zatkało na dobre. Nie wiedziałem, co mam powiedzieć, jak mam się zachować. Kim ja byłem dla tych ludzi, że tak się o mnie troszczyli? Przecież nawet nie wiedzieli, jak mam na imię. Również ja nie miałem pojęcia, jak się nazywają. Po prostu widzieliśmy się tylko o krótką chwilę. Ciemniało już, więc młodemu śpieszno było z powrotem do domu. Nieśmiało dodał, szczęśliwej wam drogi! Odpalił silnik i na całej mocy popłynął z powrotem w górę rzeki. Dopiero po chwili odsknęłem się z doznanego szoku. Oj, jaki ja głupi. Zaraz zacząłem wrzucać sobie, że zachowałem się jako ostatni kretyn, gdyż nawet nie dowiedziałem się, jak się ci ludzie nazywają. Nie pomyślałem, aby od młodego wziąć adres. A swoją drogą, to wujka Jury, który dał flaszkę, w ogóle na oczy nie widziałem. Siedzę teraz na brzegu i zajadam się pachnącym, świeżym chlebem. Znowu otrzymałem w samą porę. Nie wiem, co mam o tym myśleć. W głowie mam zupełną pustkę. Dopiero później przychodzą refleksje, staram się zrozumieć zachowanie tych ludzi, kim są i co im każe opiekować się drugim człowiekiem. Może to prawdziwi święci, a może po prostu prawdziwi ludzie. <laughs> Nigdy się tego nie dowiem. Proces historii zwany przez nas ewolucją jeszcze się nie zakończył i znajduje swój naturalny koniec dopiero wtedy, gdy wytworzył u ludzi rozum. Który będzie w stanie objąć prawdę całego kosmosu. A to wydaje się, nie będzie nigdy możliwe. Na razie nieświadomie raczkujemy dalej. Stawiamy małe, niezdarne kroczki, stawiamy też nowe bariery, granice i mury. Klasyfikujemy ludzi pod względem możności, religii i koloru skóry. Tak naprawdę to mało kto zdaje sobie sprawę, że te wszystkie granice to okant dupy potłuc. Bowiem człowiek to kosmos, co znaczy więc Arab, Żyd, Polak czy Murzyn. Obecnie panuje na świecie pewna fobia. Cały świat uważa, że szerzy się antysemityzm. I cóż z tego? Czym się panowie przejmujecie? Przypomnijcie sobie pewien dowcip. Byli faraonowie i Żydzi. Faraonowie wymarli, Żydzi pozostali. Byli inkwizytorzy i Żydzi. Inkwizytorzy wymarli, byli naziści i Żydzi. Naziści wymarli, Żydzi pozostali. Byli komuniści i Żydzi. Komuniści wymarli, Żydzi pozostali. W moim rodzinnym Gdańsku jest pewien duchowny i Żydzi. Jak wynika z historii, wszyscy się już na tej nacji przejechali, a dobrze im tak. Adolf Hitler wyrzucił profesorów Żydów i niewiele przez to osiągnął. Profesor Żyd wykładał w niedalekiej Brukseli, a wpływ jego na sprawy Rzeszy był o wiele większy niż by uczył w Berlinie. Wiadomo, zagraniczne autorytety zawsze mają przewagę nad krajowymi. I niestety, panowie narodowcy. Choćbyście nie wiem, co bili, nadal będzie istniała obca literatura i nauka, sztuka i dziennikarstwo, radio i film, i całe bogactwo życia, od którego nie można się dziś w Europie oddzielić. Będzie też istniało pomieszanie rasowe i wzajemne wpływy kulturalne, bo taki jest bieg przyrodniczy rzeczy. Mądry człowiek wie, że wszyscy ludzie w Europie muszą być ze sobą w jakiś sposób spokrewnieni i to niejednokrotnie. Każdy człowiek ma przecież miliardy przodków, a ludzi dawniej było mniej niż dzisiaj. Proste wyliczenie wskazuje, że ci przodkowie musieli być wspólni. Niestety pomimo odkryć i osiągnięć naukowych ludzkość nie jest wcale mądrzejsza. Toczy się wojny, których stroną nie są pojedynczy ludzie. Walczą będący u władzy, walczą religie, walczą kultury. XX wiek był świadkiem największego w dziejach ludzkości ludobójstwa. A wszystkie popełniali zaślepieni dyktatorzy i fundamentaliści. W wieku XX pojawił się nowy zmysł, pieniądz. Pomieszały się wartości i pojęcia. Weszliśmy w XXI wiek, mordując się wzajemnie i goniąc za pieniędzmi. Dziś mają miejsca rzeczy, które nie śniły się największym mędrcom. Ponad 800 milionów osób cierpi z głodu lub niedożywienia. Ponad miliard nie ma dostępu do usług medycznych i wody pitnej, nie mówiąc już o edukacji. 2 miliardy ludzi nie ma w domach elektryczności, a 80% ludności świata jest pozbawiona dostępu do telekomunikacji, dającej dostęp do nowych technologii, informacji i komunikacji. Tylko 130 miliardów dolarów potrzeba, aby każdy biedny na świecie miał dach nad głową, zdrową żywność i zapewnione warunki sanitarne. Tych pieniędzy nie sposób znaleźć, ale 800-900 miliardów dolarów rocznie świat wciąż wydaje na zbrojenie. Zabijanie jest nikczemnością, ale z drugiej strony ilu ludzi z tego żyje? Hm. Nawet tu na gumowym pontonie widać, że przyszłość niestety nie daje nadziei. W większości bogatych krajów nie rodzą się już dzieci. W Afryce zaś dwie trzecie ludności świata cierpi absolutną biedą. Średnia wieku nie przekracza tam 15 lat. Ciekawe, czy wszystko wiedzący tego świata mają jakiś konkretny projekt dotyczący XXI wieku? Często zastanawiam się nad słowem dobro, nad słowem świętość. Wszyscy mają tego pełne gęby. Część ludzi uważa, że świętość i dobro są rzeczami absolutnymi. Myślę, że tak nie jest, bo na świecie nie ma niczego doskonałego. Wszystko jest względem, w tym świętość i dobro. Prawdziwi święci rzadko składają ręce, nie nazywają siebie świętymi i nie uważają się za takich. Co więcej, Myślę, że nie jest rzeczą godziwą starać się być świętym, widzieć w świętości cel, do którego się zmierza. Jeżeli czynimy z własnego życia źródło dobra dla innych ludzi, jeśli uważamy to za świętość, jest to zbieżność pojęciowa, a wynika z tego to, że nie powinniśmy żyć w intencji pozostania świętymi. Przeciwnie, zdrowie jest wcale o tym nie myśleć, bo uporczywe pragnienie zostania świętym łatwo się w naszym poczuciu spełnia. To znaczy, łatwo jest nabrać przeświadczenia, że oto posiedliśmy i wiciuść. Takie przeświadczenie widzimy na przykładzie niektórych hierarchów Kościoła. Nadyma nas pychą, poczuciem wyższości nad rodzajem ludzki, wreszcie daje nam prawo, aby pogardzać i pomiatać innymi. Pewne jest to, że ci, którzy uważają się za świętych, są dalej od świętości niż ci, którzy się za świętych nie uważają. Tak naprawdę tylko ci są wśród świętych, którzy wcale o świętość nie dbają. Świat jest tak skonstruowany, że w materii bytu wszystko jest ściśle ze sobą związane. Każdy z nas, każda istota ludzka jest cząstką wszechświata. Nie jest, jak powszechnie się uważa, cząstką niezależną, bo gdyby kogoś z nas wyjąć z tej niezmierzonej całości, to całe dzieje wszechświata wyglądałyby inaczej. Każdy z nas ma jakąś misję w tym przeznaczeniu, nawet dziecko, które w godzinę po urodzeniu umiera. Ale tak naprawdę to wcale nie wiemy, jaka to misja. Aby to wiedzieć, trzeba by boskiego zmysłu, który widzi całość. Nie wiem więc, jaką misję miał Hitler, Stalin, Einstein czy Chopin. Zadajemy sobie pytanie, czy świętych jest więcej wśród wierzących, czy wśród sceptyków niewierzących, czy niepewnych. Pojmując, że Hitler był katolikiem, policzyć tego oczywiście niepodobne, ale można pokusić się o odpowiedź tymczasową, opartą zarówno na obserwacji, jak i na doświadczeniu. Mogłoby się wydawać, że wśród pobożnych chrześcijan można częściej spotkać świętość, gdyż głęboko wierzący są bardziej wyczuleni na samą sprawę świętości. Więcej o niej słyszeli, więcej czytali, mają świętość w swoim słowniku, w swoich zasobach duchowych. Pewnie to prawda, ale prawda tylko w połowie. Druga połowa jest taka, że z tych samych powodów pobożnie wierzący wystawieni są na pokusę nieudoświętości. Świętości biurokratycznej, naładowanej pychą i hipokryzją, samozadowoleniem z osiągniętego wtajemniczenia w prawdę, gdyż tylko oni przecież wiedzą, co to jest Trójca Święta, a inni tego nie wiedzą. Tak naprawdę oni też nie wiedzą nikt nie wie, nawet sam papież. Wspomnianego, samozadowolenia, w prostej linii rodzi się kłamstwo i nienawiść. Wśród nich właśnie jest więcej takich, którzy mniej starają się, aby bliźniemu służyć, a bardziej o to, aby zostać świętymi. Tragiczne to, ale swoją pobożność przyprawiają kłamstwem i nienawiścią. Tak więc, biorąc pod uwagę powyższe. Sądzę, że święci są zarówno wśród wierzących, jak i niewierzących. Ja natomiast mogę powiedzieć śmiało, święci obdarowali mnie dziś chlebem. Do Ustkut, mojego pierwszego etapu podróży pozostało już tylko dwa dni drogi. Czym bliżej miasta, tym więcej wiosek. Było już ciemno, kiedy znalazłem się w pasiołku Omołoi. Ponieważ było późno, nie chciałem już pałętać się po tajdze, postanowiłem więc, że noc spędzę we wsi. Wyszedłem na brzeg, wyjęłem namiot i już zabieram się do rozstawiania, kiedy nagle pojawił się jakiś człowiek. A ty skąd się tu wzięłeś? pyta bez ceregieli. Płynę w dół rzeki. Jest noc, chcę tu przenocować, odpowiadam. Zaraz widać, żeś nie tutejszy. Na Syberii, we wsi nie sypia się w namiotach. Nocuje się zawsze w chacie. Namiot dobry jest do spania, ale w tajdze. Ale ja tu nikogo nie znam? Próbuję wytłumaczyć. Na Syberii nie trzeba nikogo znać. Tu świętość nakazuje obcego nakarmić i przenocować. To żadna łaska, to obowiązek. Nikt ci tu nic nie ukradnie, ewentualnie nakryj to przed psami. Dawaj, idziemy do domu. Mam na imię Tolek, wołają na mnie Smarczyk, bo jestem miejscowym spawaczem, ale we wsi od pół roku już światła nie ma, więc nie spawam. Nie dowiezli ropy i agregat stoi. A jak stoi, to ja nie mam roboty, więc aby przeżyć, muszę łapać ryby. Łowiłem na brzegu, widziałem jak płynęłeś. Ale nie martw prądem, w domu mam naftówkę. Zresztą ty pewnie zmęczony. No, trochę zmęczony, odparłem, ale mam flaszkę i na pewno nie pójdę prędzej spać, póki jej nie wypijemy. Na dźwięk słowa flaszka Tolek przyspieszył kroku i niebawem weszliśmy do tonącego w ciemnościach domu. Tolek mieszkał wraz ze starym chorym ojcem. Gdy wchodziliśmy, ten słabym głosem spytał, kto tam... – Na noc przyprowadziłem – odpowiedział Tolek i nastała cisza. Ponieważ dom składał się z jednej izby przedzielonej za pieckiem, usiedliśmy przy stole, w części tak zwanej kuchennej. – Już drugi miesiąc umiera – powiedział Tolek, kiedy wypiliśmy po troszkę wódki. – Był w szpitalu, ale tam nie mają lekarstw. Nie mają nawet pacjentom, co dać jeść, więc kazali zabrać do domu. Zresztą to rak, wiecie, i tak chorubsko nieuleczalne. Poza tym dobrze się stało, że człowiek powinien w domu umierać, wśród swoich, nie gdzieś u obcych. Bóg da, to umrze szybko, nie będzie się męczył biedaczysko, powiedział, nalewając kolejną rundę. Chwilę później procenty zadziałały i toluś się rozmarzył. Powróciły wspomnienia. Opowiadał, że jeszcze nie tak dawno, bo za komuny dwa razy w tygodniu lądował w Omołoju helikopter. Można było się zabrać do Osietrowa albo okazać sobie coś przywieźć. Co kilka lat obowiązkowo jeździło się na wczasy zawsze nad Morze Czarne, bo tam długo ciepło. Stać nas było na wszystko, bo Sybiracy zarabiali dwa razy tyle, co w Moskwie. Było więc za co szaleć. A teraz ryba z rzeki została. Nie ma co wypić, nie ma co palić, ale jest nadzieja, warto więc żyć. Niebawem skończył się mocny bimberek i grzecznie, jak dzieci, poszliśmy spać. Przyznam, że miałem trochę w czubie. Tolek rozłożył się gdzieś w izbie, a ja położyłem na podłodze w kuchni. Rano nie miałem żadnych poalkoholowych dolegliwości. Byłem wręcz wypoczęty. Co znaczy świeże powietrze i dobry, nieskażony chemią alkohol? Tolek już kręcił się po domu, kiedy zobaczył, że się obudziłem, przyszedł do kuchni i siadł na ławie. Przed chwilą umarł, jeszcze jest ciepły. Powiedział bezdusznym głosem, jakby chodziło o coś zupełnie banalnego, a nieludzką śmierć. Bóg łaskawy, że go w porę zabrał. Gdyby dłużej żył, strasznie by cierpiał. Zresztą, kto wie, ile naprawdę cierpiał. Cierpienie jest przecież nieprzekazywalne, powiedział. Chodźmy, odprowadzę Cię nad rzekę. Mam dzisiaj mnóstwo spraw do załatwienia. Tysiąc kilometrów pustkowia to albo bardzo mało, albo bardzo dużo. Zależy, jak na to patrzeć. Jeśli kończysz podróż, to bardzo dużo. Jeśli jednak do celu podróży zostało Ci ponad 3000 tysiące kilometrów, to ten tysiąc, co przybyłeś, jest niczym. To dopiero uwertura przed właściwym, długim spektaklem. Nie koniec jeszcze drogi długiej, samotnej, głodnej i przeraźliwie zimnej, gdzie jeszcze wszystko może się zdarzyć. Ale nie martw się, wędrowcze, i pamiętaj zawsze o tym, że wszystko na tym świecie można zmienić jednego tylko nie można losu człowieka nie da się zmienić i jest jedno tylko w tym życiu pewne a mianowicie, że go nie przeżyjemy. Każdy z nas prędzej czy później znajdzie się w krainie, w której Hamlet powiada, że jest tylko milczeniem, więc nie martw się na zapas. Co ma bowiem wisieć, nie utonie. Zbliżam się do ustkód. Jutro wpłynę do portu, smuję więc pierwszy etap mojej podróży. Wspominam przebytą drogę, wspominam tych kilka oddalonych od siebie wiosek. Myślę o ludziach, których spotkałem, ludziach niesamowitych, ludziach jakże wielkiego serca. Syberia dla nich to po prostu ich ziemia. Są z nią zrośnięci na dobre i złe, połączeni z nią od kołyski aż po grób. Wielu z nich nie wytknęło nawet nosa poza bezkresne obszary rozciągające się wzdłuż ich domostw. Świat dla nich zaczyna się i kończy w tej części Syberii, gdzie ogarnia ich zewsząd bezmiar tajgi. Syberia to jedno z ostatnich miejsc na Ziemi, gdzie przemieszczając się długo można sycić się nostalgicznym pięknem krajobrazu, zanim zobaczy się jakikolwiek oznak ludzkiej obecności. Poznawanie człowieka nie da się pogodzić z życiem poświęconym polityce. Niektórzy panowie dziennikarze mają niestety to nieszczęście – że natchnienie, czyli dar twórczy, wypływa z najmniejszej, szlachetnej i czystej cząstki ich osobowości. Wypływa z tego, co w nich samych tkwi, z tego, co przez całe życie starają się wymieść z zasięgu swojej świadomości. Słowem z niedorozwoju, który sprawił, że nic w życiu nie doświadczyli, że nic o nim nie wiedzą, bo nie uczyli się tego na studiach. Wszyscy oni na własne nieszczęście odkrywają, iż bohaterowie ich paplaniny rodzą się w ciemności. Czasami zastanawiam się, gdzie oni wyszukują ten cały śmietnik obrzydliwości. Często oglądam w telewizji reportaże o Syberii. Wszystkie jak jeden: szare, bezbarwne. Wszędzie sentencja stoi przed prawdą, pokazuje się tylko śmieci. Nie widziałem nigdy ładnego ujęcia jakiegoś kadru ukazującego piękno tej ziemi. W filmach o Syberii tonie się w gównie i błocie, a najbardziej eksponowane jest ujęcie rozwalanego syberyjskiego syracza. Przed sześcioma laty, kiedy pisałem pierwszą książkę o Syberii, wspominałem, że wierzę w to, że niedługo zobaczę jakiś prawdziwy reportaż, z treści którego wyniknie, że na Syberii owszem żyje się biednie, ale w sumie to piękna kraina. Pomimo, że biednie, spotkać można wspaniałych, bezinteresownych ludzi. Nic z tego. Rosja nie jest teraz w modzie. W modzie jest dobroduszność i mądrość Ameryki. Minęło sześć lat. W ciągu tego okresu Piękna Tej Ziemi nie pokazał żaden reportaż, żaden film. Na niebieskiej płaszczyźnie rzeki panuje spokój. Wszystko dookoła jest nieruchome, jakieś nieludzkie, nieodwracalne, odwieczne. Nad otaczającymi rzekę wzniesionymi górami niebo jest jasne, oczyszczone przez harcujący tam w górze wiatr. Tylko jeszcze na północy czarny kołtun opada na surowe szczyty gór, ponure wały nie stopionego do końca śniegu. Tu na dole ani odrobiny wiatru. Świat inaczej wygląda w czystym, ciepłym świetle promieni słonecznych. Około południa zrobiło się tak ciepło, że pierwszy raz, zdejmując z siebie odzież, siedzę teraz w samych kąpielówkach, a moje ciało chłonie witaminę D3. Niesie to za sobą coś radosnego i niewytłumaczalnego zarazem. Przecież dwa dni temu były jeszcze mrozy. Jest dzisiaj jeszcze jeden powód do radości. Dopływam bowiem do cywilizacji. Jeszcze dziś będę w Ustkut, największym porcie rzecznym Rosji. Choć właściwa nazwa portu brzmi Osietrowo, celowo nazywam go Ustkud, gdyż próżno na mapie szukać Osietrowa. W ogóle sprawa wygląda o wiele bardziej skomplikowanie. Wiem, to chyba jedyna miejscowość na świecie, którą można nazwać stosownie środka transportu, jakim się tu dostało. I tak, jeśli dopłynąłem tu statkiem, to dopłynęłem do Osietrowa. Jeżeli wysiadłem z pociągu, to zobaczą napis informujący, że wysiadłem na stacji Lena. Gdy dojechałem tu samochodem lub autobusem, to znalazłem się w mieście Ustkut. Nazwy trzy, a miejscowość jedna. Na razie do ustkut jeszcze kilkanaście kilometrów. W chwili obecnej dopływam do wioski Turuka. Czuć już bliskość miasta. Ruch jak na bazarze. Wzdłuż brzegów sporo niosących plecaki ludzi. Wiem, że to nie turyści, tylko mieszkańcy okolicznych wiosek wracający z zakupów w mieście. Truka bowiem to nie jakaś tam wioseczka, jakich tysiące zagubionych w tajce, lecz wieś z traktorami, motocyklami i samochodami. Z pewnością więc dochodzi tu jakaś droga. Pierwszy upalny dzień sprawił, że cała wieś wyległa nad rzekę, aby zrobić pranie. Wszędzie piorą. Nie ma ani jednego wolnego pomostu, gdzie spojrzeć pochylone przy tarach kobiety, na brzegach drewniane balie z wypłukaną bielizną, kręci się też sporo wędkarzy, młodzi, starzy, dzieci, nawet młode dziewczęta. Wszyscy łowią tu ryby. Za wioską przeprawa promowa, stary, mały holownik i jakaś zardzewiała barka. Przewożą ludzi, samochody, motocykle i traktory – Chwilę później zauważam, że dojazdowa droga prowadząca do wsi znajduje się po drugiej stronie rzeki. Nieco dalej po lewej stronie wpada doleny Turuka, a za jej ujściem aż do samego miasta, czyli ponad 10 km, rozciągają się tereny wypoczynkowe, czyli słynne rosyjskie dacze. Rosyjskie dacze to osobliwa kraina szczęścia i radości. W czasach ZSRR posiadali je tylko zasłużeni działacze. Po upadku imperium nowa władza natychmiast zdała sobie sprawę, że szybko nie wyżywi narodu, więc aby naród zaczął sam się żywić, postanowiono każdemu mieszkańcowi miasta dać troszeczkę ziemi. Wydzielono tereny za miastem, i każdy dostał określony kawałek pola, na którym natychmiast posadził ziemniaki. Później każdy zapragnął postawić sobie drewniany domek, a wraz z nim, na wzór rosyjskich zagród, wysoki drewniany parkan. Nastąpiło pospolite ruszenie, coś na wzór gorączki złota. Natychmiast wzięto się do pracy, lud zaczął odmierzać ziemię. Całe zastępy uzbrojone w piły siekiery wyruszyły po drewno do lasu. Gdzie nie, gdzie nawet zawiązywano komitety. Ściągano z wojska traki i dla wszystkich mieszkańców miasta rżnięto drewno. Jak grzyby po deszczu pod okiem domorosłych architektów powstawały konstrukcje godne XXI wieku. Nie macie pojęcia, jakie gusta mają nowobogaccy mieszczanie. Tego nie da się opisać, to trzeba zobaczyć. Budowle są różne. Parterowe, piętrowe, a nawet dwu- i trzypiętrowe niektóre podobne są do cerkwi, inne do cmentarnych kaplic. Osobliwe jest to, że każda z nich stoi na powierzchni 5 metrów kwadratowych, bo takie ustanowiono przepisy. W ten sposób w ostatnich latach na terenie całej Rosji powstały tysiące drewnianych osiedli określanych przez wszystkich jako dacze. Płynę właśnie wzdłuż takiego osiedla zbudowanego przez mieszkańców osjetrowa. Jest sobota, więc lud pracujący odpoczywa. W każdej zagrodzie dymi ognisko. To jedyny sposób, aby pozbyć się śmieci. Słychać piły rżnące drewno, szczekające psy i płaczące dzieci. Jedni myją samochody w rzece, inni tuż obok łowią ryby. Niektórzy, ci odporniejsi na zimno, kąpią się już w rzece. Przed domkami nastawione na cały regulator radia i magnetofony. Z każdego dobywa się rosyjska wersja disco polo. Jeden wielki zgiełki i bałagan. Echo niesie się hen po okolicznych górach. Nikomu jednak to nie przeszkadza, bowiem dziś jest sobota i mieszkańcy Osjetrowa odpoczywają. Lena zakręca szerokim łukiem w prawo. Z lewej strony nieco dalej wpada do niej bystra kuta. Kończą się dacze, rozpoczynają się pirsy portowe. Osjetrowo jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym na Syberii. Tu krzyżują się nieliczne na Syberii drogi. Dochodzi odnoga kolei transsyberyjskiej, rozpoczyna się wschodni odcinek BAMu, czyli Bajsko-Amurskiej Magistrali. Jednym słowem, stąd wszystkie towary wędrują w głąb Syberii i odwrotnie. Tu przeładowuje się syberyjskie bogactwa naturalne, które wędrują do centralnej Rosji. Po obu stronach rzeki stoją ludzie, przeważnie łowią ryby. Widzę też stojące motocykle i samochody. Choć nie powinienem jeszcze triumfować, jestem dumny z siebie, chyba dlatego, że cywilizacja, do której udało mi się dotrzeć, jest pewną dotykalną wykładnią przebytej drogi. Jest wczesny wieczór, kiedy wpływam między zabudowania portowe. Widzę dźwigi i magazyny stojące wzdłuż nabrzeży. Nieco dalej, tuż przy samej rzece, osiedle mieszkaniowe składające się z betonowych wieżowców i bloków. Ciepły letni wieczór sprawia, że nad wodę wyległo całe miasto. Jedni spacerują, inni kucają z wędkami, a są też tacy, którzy piją gorzałkę przy ryczącej muzyce płynącej z tranzystorów. Szczekające psy, jeżdżące samochody i motocykle, krzyk rozbawionych dzieci. Wszystko to powoduje, że nad rzeką panuje ogólny zamęt. Płynem dalej niezaczepiany przez nikogo mija olbrzymie barki przystosowane do przewozu węgla i stojące przy nich wielkie, wysokie na kilka pięter holowniki. Prawdę mówiąc, nie zdawałem sobie sprawy, jak wielki jest ten port, gdyż z mapy, jaką posiadałem, to nie wynikało. Nabrzeża, dźwigi, bocznice kolejowe i magazyny ciągną się wzdłuż rzeki na długości prawie 20 km. Cały port jest jakby podzielony blokami mieszkalnymi, pewnie mieszkają w nich dokerzy. Wszystko to tworzy osobliwy kompleks sportowo-mieszkaniowy. Najbardziej jednak okazały jest budynek Dworca Rzecznego. Biały, z daleka przypominający pałac prezydencki w Waszyngtonie. Ciekawe skąd przewieziono ściany tej budowli. Widzę napis na ścianie: Świętem zwycięstwa. Obok jakiś pomnik. Chyba nie Lenina, bo facet stoi z założonymi rękoma. Przy kejach stoją duże statki. Są tak duże, że pasowałyby bardziej do bezkresu oceanu niż do szerokiej na kilkaset metrów rzeki. Nie słychać jednak głosów pracującego portu, pracy dźwigów, nawoływania dokerów. Port zdaje się wymarły. Kryzys gospodarczy sprawił, że największa flota rzeczna świata stoi i rdzewieje. Przepływam pod wysokim mostem drogowym, później kolejowym. Po lewej mijam stocznię, po prawej zaś duży basen portowy, w którym widzę wielki statek wycieczkowy. Nie zatrzymuję się w ogóle. Jest noc, kiedy opuszczam port. Jestem szczęśliwy, że znów jestem blisko ciszy i natury.